Witam serdecznie. Dzisiaj naszym gościem jest brązowy medalista Mistrzostw Europy, a także akademicki mistrz Europy Marcin Dzieński. Witam cię serdecznie. Witam serdecznie. Drugie miejsce w Pucharze Świata w Kanadzie, czwarte miejsce w klasyfikacji ogólnej, tytuł akademickiego mistrza Europy. Ten sezon to kolejny udany czas dla ciebie. Jak podsumujesz te minione miesiące? Jestem zadowolony z sezonu, bardzo zadowolony z sezonu 2015, bo tak naprawdę stał on dla mnie pod ogromnym znakiem zapytania i do końca nie wiedziałem, czy jak to będzie wyglądało, czy wystartuję w pierwszych zawodach cyklu Pucharu Świata i moje przygotowania do tych zawodów wyglądały bardzo niefajnie. Nie mogłem skupić się w 100% na treningach, na przygotowaniach, a to ze względu na przedłużającą się kontuzję nadgarstka, która po prostu przeszkadzała cały czas. I tutaj świetna niespodzianka, drugie miejsce w Pucharze Świata. No i wtedy sobie pomyślałem, że słuchaj Marcin, no jesteś teraz drugi w rankingu, ciśniemy dalej, tak? I później kolejne zawody w Chinach. Po drugiej serii ukazałem się pierwszy w rankingu światowym, co było dla mnie kolejną ogromną motywacją. No i następne zawody kolejne i medal na Mistrzostwach Europy akademickich, złoty, i na Mistrzostwach Europy już tych normalnych. No po prostu trzeba się cieszyć z tego. Ta kontuzja cię nie załamała? No były takie chwile, tak jak właśnie mówię, że ten sezon stał pod ogromnym znakiem zapytania i no nie wiedziałem, jak to będzie wyglądało. Były takie chwile załamania i do końca nie wiedziałem, co z tym wszystkim zrobić, ale wszystko się ułożyło bardzo, bardzo pięknie. A co w tych chwilach załamania, w tych chwilach słabości motywuje cię najbardziej poza zwycięstwami? Ciężko powiedzieć. Może po prostu chęć kontynuowania swojego planu, czyli tutaj był plan jeden, medal na Mistrzostwach Europy, złoty. Nie udało się złotego zdobyć, ale brązowy też jest fajną nagrodą za to wszystko. A czy przed sezonem zawsze zakładasz sobie jakieś konkretne cele do zrealizowania, jakieś konkretne zdobycze medalowe, czy raczej po prostu spokojnie podchodzisz do tego, co los przyniesie, to będzie? Oczywiście tutaj trzeba wszystko sobie zaplanować i dla mnie zawsze głównymi zawodami, do których się przygotowuję, to są Mistrzostwa Świata, wszystkie zawody rangi mistrzowskiej i tutaj były Mistrzostwa Świata w tym roku, a Europy i Mistrzostwa Europy Akademickie i wydaje mi się, że ten plan tutaj był dobrze zrealizowany i tak samo na następny sezon. Tutaj w głowie buduje się plan na Mistrzostwa Świata, które odbędą się w Paryżu. I kolejne takie zawody to Mistrzostwa Świata w Szanghaju akademickie znowuż. A Puchary Świata to są takie, trzeba by do tego podchodzić jak do treningu, na takiej zasadzie. A jak w chwili obecnej wygląda twoje życie? Masz czas na odpoczynek? Robisz to, nadrabiasz te zaległości, które miałeś w trakcie sezonu? Oczywiście po powrocie z ostatnich zawodów musiałem nadrobić wszystkie zaległości na studiach. Wykładowcy zrozumiali? Tak. I był czas na roztrenowanie, na odpoczynek, na wakacje. A powoli już zaczynam cykl przygotowawczy do sezonu następnego. W tej chwili mam dużo treningów, chodzę na boks, chodzę na basen, oczywiście treningi na ścianie, dużo treningu na siłowni. Generalnie taka ogólnorozwojówka. Ten miniony sezon obfitował w wiele sukcesów, a które z nich uważasz za najważniejsze, najcenniejsze? No najcenniejszy to na pewno medal na Mistrzostwach Europy, brązowy, bo tak jak już wspominałem, sezon stał pod znakiem zapytania i cały czas się borykałem z kontuzją i mój cel, miałem wrażenie, że się ode mnie oddala, ale mimo wszystko walczyłem dalej i chodziłem na treningi i dawałem z siebie wszystko. I również ważny dla mnie był medal na akademickich Mistrzostwach Europy, bo to też była ważna impreza. Trudno jest pogodzić życie prywatne, starty w zawodach, przygotowania i naukę?
Jest to ciężki orzech do zgryzienia, ale przy odrobinie dyscypliny można sobie z tym wszystkim poradzić. Komu zawdzięczasz te wszystkie sukcesy? Na pewno nie mogę przypisać tego jednej osobie, bo przyczyniło się do moich sukcesów wiele osób. W tej chwili przypomina mi się taka historia. Jest rok 2010. Moja pierwsza tak prestiżowa nagroda, moje tak pierwsze prestiżowe zwycięstwo, drugie miejsce na Mistrzostwach Świata Juniorów w Edynburgu. I nie byłoby mnie na tych zawodach, gdyby nie moja mama i babcia, które sfinansowały mi wyjazd na te zawody. Także mamo, babciu, dziękuję bardzo. I kto wie, jakby się to wszystko potoczyło. I na pewno tutaj muszę być bardzo wdzięczny sponsorom. Główny partner Grupa Azoty, bez którego po prostu przygotowanie na tym poziomie po prostu nie byłoby możliwe i prawdopodobnie też nie wyglądałoby to tak, jak wygląda. I na pewno muszę być wdzięczny Centrum Rehabilitacji Geronimo, którzy w tym sezonie doprowadzali mnie do odpowiedniej formy. Rehabilitacja i tego typu rzeczy są ważne w sportach wyczynowych, także super. Jakie plany na ten nadchodzący sezon? Tak jak już mówiłem, główny cel Mistrzostwa Świata w Paryżu, złoto, czyli mistrzostwo, i Mistrzostwo Świata akademickie, które zawody będą się odbywały w Szanghaju. I to są takie moje dwa cele. Puchary Świata oczywiście też są w mojej głowie, ale nie są tak ważne jak te zawody mistrzowskie. Zatem życzymy samych sukcesów. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A Państwa zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka naszego programu.